W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, skąd prawdopodobnie na Ziemi wzięła się woda, jak zmarło 15 małp, którym firma Elona Muska wszczepiła chipy Neuralink. Mogliśmy flirtować ze sztuczną inteligencją, a także podziwiać w akcji polski system antydronowy. Zapraszam do oglądania. We wczesnym okresie istnienia Układu Słonecznego Ziemia prawdopodobnie zderzyła się z innym masywnym ciałem, w wyniku czego powstał krążący wokół naszej planety Księżyc. Według obecnych teorii to właśnie to wydarzenie miało sprawić, że Ziemia oraz Księżyc są stosunkowo suche w stosunku do innych należących do naszego Układu planet. Podczas zderzenia wiele lotnych substancji miało zostać wyrzuconych w przestrzeń kosmiczną, ale jednocześnie wtedy właśnie na Ziemię miała trafić woda. Najnowsze badania wydają się temu jednak zaprzeczać. Naukowcy z Lawrence Livermore National Laboratory na podstawie ilości izotopów rubidu i strontu w układzie Ziemia-Księżyc ustalili, że ciało, które przyczyniło się do powstania naszego satelity, musiało być też bardzo suche. Ziemia narodziła się z wodą, którą mamy, lub zostaliśmy uderzeni przez coś, co składało się z niemal czystego H2O, wyjaśnia Greg Brenneka, współautor najnowszych badań. Dodaje również, nasza praca wyklucza meteoryty, asteroidy jako możliwe źródło wody na Ziemi i wskazuje na opcję narodzin z wodą. Jak się więc okazuje, znajdująca się na Ziemi woda prawdopodobnie nie przyszła do nas z zewnątrz, a narodziła się na naszej planecie. 15 z 23 małp, którym firma Neuralink, założona m.in. przez Elona Muska, wszczepiała chipy do mózgu, zmarło. I to prawdopodobnie zmarło w bardzo dużych cierpieniach. Organizacja Physician Committee for Responsible Medicine przeanalizowała około 700 stron różnego rodzaju dokumentów, raportów weterynaryjnych czy raportów z sekcji zwłok, które uzyskała od Kalifornijskiego Uniwersytetu w Davis. To właśnie tam przeprowadzane są badania związane ze słynnymi chipami Neuralink. Chipy takie umieszczane są w mózgu przez dziury wywiercane w czaszce pacjenta. Skutki takich zabiegów potrafiły być śmiertelne. Jedna z małp miała stracić palce u rąk i nóg, które prawdopodobnie sama sobie odgryzła ze względu na jakiegoś rodzaju traumę. Inna, zaraz po operacji, zaczęła gwałtownie wymiotować i zmarła z wyczerpania kilka dni później. Jedna z naczelnych została uśpiona, bo dostała zakażenia w trakcie operacji. Łącznie miało umrzeć aż 15 z 23 małp. Praktycznie każda małpa, której wszczepiono implant, cierpiała od wyniszczających efektów zdrowotnych. Oni okaleczali i zabijali zwierzęta, stwierdził adwokat organizacji Jeremy Beckham. Rzecznik uniwersytetu odpierał jednak zarzuty. Uniwersytet broni się, że zapewnił zwierzętom jak najlepszą ochronę i przestrzega wszelkich obowiązujących regulacji. W kwietniu zeszłego roku firma Neuralink, której jednym z założycieli jest Elon Musk, pochwaliła się filmem, na którym jedna z małp gra w grę Pong za pomocą właśnie wszczepionego do mózgu implanta. Docelowo chipy mają być wykorzystywane m.in. do leczenia depresji oraz do pomagania ludziom cierpiącym na paraliż ciała. W 2021 roku firma Neuralink planowała rozpoczęcie pierwszych testów na ludziach, ale zostały one przesunięte na rok 2022. W obliczu opublikowanych niedawno dokumentów nowy termin również wydaje się mało prawdopodobny. Zakłady mechaniczne Tarnów SA opublikowały niedawno na swoim kanale YouTube prezentację zbudowanego przez siebie systemu antydronowego wyposażonego w karabin WLKM. Może on niszczyć drony klasy mini oraz mikro, ale nie tylko. Inżynierowie i naukowcy ze wspomnianych wcześniej zakładów oraz Wojskowej Akademii Technicznej połączyli dalmierz laserowy, głowicę optoelektroniczną i wielolufowy karabin maszynowy, tworząc w ten sposób zdalnie sterowaną jednostkę ogniową. Strzela ona z prędkością 3600 strzałów na minutę pociskami kalibru 12,7 mm. Służy do zwalczania dronów klasy mini i mikro, ale może być też wykorzystywana do niszczenia naziemnego sprzętu wojskowego czy pełnić funkcję systemu obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu. System może być montowany na pojazdach czy małych okrętach oraz być używany w różnych trybach.
manualnym, wspomagającym celowanie oraz celującym automatycznie. Testy zrealizowano pod koniec zeszłego roku na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Z okazji walentynek brytyjska firma Sonantic zaprezentowała nowy program wykorzystujący sztuczną inteligencję do generowania mowy. Nazwany został What's Her Secret i potrafi naśladować ludzki flirt, stosując różnego rodzaju pozajęzykowe techniki. Zwalnia, żeby wprowadzić element napięcia, delikatnie się śmieje, robi pauzy na złapanie oddechu, a nawet drwi. Trudno go odróżnić od prawdziwej osoby. Zresztą posłuchajcie sami. I love you. Is all you need to love me in return the sound of my voice? Na opublikowanym filmie widać prawdziwą aktorkę, ale głos, który słyszymy w tle, nie należy wcale do niej. Został wygenerowany sztucznie, co zostaje odkryte w dalszej części materiału. Możemy nawet zobaczyć dokładny transkrypt wypowiadanych fraz z dodanymi elementami, takimi jak śmiech, drwina czy wdech. Tego typu generatory mowy mogą w przyszłości znaleźć olbrzymią ilość zastosowań, szczególnie w branży gier. Produkcje takie jak Wiedźmin 3 potrafią mieć dziesiątki tysięcy linii dialogowych, które ktoś musi przeczytać oraz zagrać. Generatory mowy mogłyby znacznie obniżyć koszty takiego przedsięwzięcia, nie mówiąc już o nowej jakości w filmowym dubbingu. To tyle na dzisiaj, dzięki i do zobaczenia za tydzień. A ja tymczasem idę sprawdzić, co kryje się za tymi drzwiami.